Dzisiaj wam nagram taki bardzo szybki filmik, co pakuję na obóz. Dzieciarnia, możecie na chwilę... No, nie możecie, dobrze. Dzieciarnia, możecie? Próbowałam ich ucieszyć, ale się nie da. Mogę coś pokazać? Chwilę ciszy, proszę. Dobra, psy będą szczekać w tle. Zabieram oczywiście mój kask na jazdę. Usuwanie zdjęć było. Przynajmniej teraz mam dłużej. A dzisiaj się uspokoiły. Dobra. Druga rzecz to zabiorę, to są skarpetory. Ja biorę dwie pary, bo trzecie zgubiłam. Mam też bryczesy. Trzy pary mam, bo też jednych nie zgubiłam. Te są chyba trochę na mnie za duże. Takie zimowe, nie wiadomo po co. I moja jedna z ulubionych beżowa. Taka polu... I taka polóweczka do zestawu, bo tutaj ona z tyłu ma takiego jednorożca. I tutaj też ma. Jest do kompletu. Teraz to jakoś sensownie złożę. Dobra. Okej. Mam tu wszystkie takie. Tu mam kask. I muszę też teraz tam zanieść, żeby sobie leżało. Sorry, że nic nie widać, ale tak. O Boże, już telefon mi wypadł. W końcu mam 16 minut nagrywania, nie 5. Nie 51 sekund. Dobra. Kaskur. Dobra, lecimy dalej. No i co jest oczywiście ważne, żeby zabrać na obóz jeździecki, no co? Smaczory. I biorę ich dosyć dużo. Biorę takie z Over Horse. One pięknie pachną, tylko nam mega smakują. Nie mogę pozwać takie. Takie jeszcze być powierzone, chyba malinkowe. Chyba. Mam z Oversmana. 2,5 kilo. I też z Oversmana. Tylko z malinkowym. Jak to jest za klejone też mógł, bo mi się to otwierało i tutaj mam smaczki Lopez jakieś takie i mam krewkowe i mam tutaj jeszcze jedno jabłkowe z tej samej firmy. No, są takie zaklejone właśnie, że mnie... Uwaga, to jest za piękny pakuneczek, aby się nie popsuł w drodze. Paluchy z lukrem i ziołami, bo tam jest jeden paluch z ziołem jeszcze. Mam tam paluchy z lukrem i ziołami. Zapakowałam to jak na jakąś wojnę, naprawdę. Dobra. Torby jeszcze nie mam. Muszę przynieść sobie. I oczywiście dużo skarpetek. Ciepłych, nieciepłych. Majtek i... tak, tutaj są jedne spodnie, bo jeszcze się tak bardzo dobrze nie przygotowałam. I nie wiem, kto to nagrywa, ja się dobrze nie przygotowałam, ale walić. Dobra. Jedne spodnie długie. Tutaj mam jakąś koszulkę. Tutaj mam za dużą koszulkę do spania. Właśnie taka moja piżama, no to jest ta koszulka. I tutaj mam takie spodenki krótkie. I moja za duża bluza z koniem, którą uwielbiam. Do tego, że jestem ślepa. A tutaj jest kosmetyczka.
Żeby psy mi tu nie właziły. Okej, mam tego małego tu. Tą kosmetyczkę i biorę ze sobą gumki do włosów, bo ostatnio no zgubiłam. I latałam na pół koloniach, bo ściupam na pół koloniach. Dobra, to biorę gumki. Jest pytanie, który wziąć? Co to jest? To jest żel do mycia ciała. Dobra, jest tam on. Jest, a to jest żel pod prysznic. To może taką miniaturkę. Teraz zobaczmy, co on nie pachnie. To ładnie dosyć pachnie, nawet bardzo ładnie. A to? To gorzej. Nie wiem, to Boże. Dobra. Na szamponie się mi się to zmieści w ogóle. Jeszcze. Zmieścisz się, dawaj. Dawaj, zmieścisz się. Okej. Pastę do zębów mam. No nie wiem, to potem pójdę po tą pastę i szczoteczkę. I też jest ważne. Wyliśło, Felusiński. Tam. Teraz trzeba iść do drugiej łazienki. Gdzie nikt cię nie kąpi, ale nie wiadomo, czemu jest tam miniaturowy szampon do włosów. Muszę zobaczyć najpierw, gdzie jest dziecko. Dobra, dziecko znalezione. Trzeba poczekać co jakiś czas. Okej, okay, tak, to jest też pod prysznic. Czy w ogóle to? Tak, jest w nim bardzo dużo. To biorę sobie. Niby ja nie mam upierzu, ale używam tego. Bo jest mały. Miniaturka sobie wezmę. O, patrzcie, co znalazłam. Pastę, którą miałam sobie smarować zęby zawsze po myciu. Smarowałam, jest dalej pełna. Brać czy nie? Dobra. Dawno nie biorę, mam zęby czyste. Nic nie. O nie, chyba mamy nieproszonego gościa. Nie! Dziecko, nie, proszę cię, nie, nie będę za tobą ganiać. Okej, dzieci dalej uprawiają zapasy. Więc nie przeszkadzam. Przed chwilą jeszcze Eśka wystartowała delikatnie. Kilka patyczków do uszu też biorę ze sobą. Dobra, potem przyniosę resztę. Jest szampon. Jakieś no, do włosów, patyczki do uszu i gumki. Ja potem przyniosę szczoteczkę i pastę. Ręcznik też potem wezmę. I ogólnie całą resztę. Potrzebuję i to jest na tyle z tego filmiku. Bajo! Prezentujemy na telefonie. Coś mi tu przeszkadza. Że jest tak dużo... Nie wiem, przystawek do tego filmu czy coś. Zapomniałam o szczotce do włosów, ale to potem ją włożę. Nie wiem, po co to robiłam i... Nie ma po polsku. To chyba nie jest rozrywka. Dobra, teraz już na serio, pa.